Same przyjemności od rana. O. Czekamy, bo musimy się umówić na podpisanie umowy i na odbiór kluczy i nie mamy co robić, to się masujemy. Się masujemy. Tak mi Madzia dobrze robi. Ale czad. To jest mega. Na moje bolące plecy to jest super, super sprzęt. O jacie. Szok. Jesteśmy w środku w lokalu. Na razie są tu jeszcze rzeczy takie prywatne, które będą zabierać, także trochę zagracone, ale lokal jest, no boski jest. Po prostu jakbyśmy wiedzieli wcześniej, że on jest taki ładny, to byśmy zorganizowali wszystko, żeby mieć tu w środku cały sklepik. No ale późno się zreflektowaliśmy, że można to miejsce wykupić, więc no nie za bardzo jesteśmy przygotowani na taki gabaryt lokalowy, ale ekstra. Naprawdę, to są nasze klimaty zupełnie. No i żeśmy załatwili z panem od Fisherii. No ale fajny to on jest. Fajny, nie? Już go polubiliśmy w zeszłym roku za jego styl z fajką, a teraz to już go poznaliśmy bardziej, jest jeszcze fajniejszy niż nam się wydawał. No. A lokal jak na mnie, ale mi się podoba. Lokal jest mega, nie? Aż nie będę do niego pasować. Jak nie? I znów jesteśmy na Helu. Mało ludzi, nie? No bo jest wcześniej. No tak, bo jest wcześniej, jest rano. Nie, poczekaj, chcę zobaczyć dalej. A nie masz pieniędzy, żeby porozmieniać od razu? Pójść do Focariu? A to później pójdziemy, nie? Nie, nie wzięłam w ogóle. No dobra. Jak będziemy do urzędu. Chodź jeszcze tu, zobaczymy, czy jest Laura albo ktokolwiek. Teraz w końcu po pół roku przygotowań idziemy podpisać umowę z urzędem, bo nie da się tak, że się podpisuje tylko umowę z właścicielem lokalu, tylko trzeba wykupić jeszcze miejsce, żeby się wystawić na chodnik, więc idziemy kiedyś się załatwić i będziemy mieli z głowy prawie wszystko. Tak więc, że umowa z właścicielem, umowa z miastem, kasa z właścicielem, kasa z miastem. O, trzeba to tak załatwiać. Formalności muszą być. Szybko poszło. Ekstrasowo, ja myślałam, że już się spotkamy z tą panią i w ogóle umowa na nas czeka. Także dalej nie wiem, jak ta pani wygląda od 2 lat. No, ja myślałam, właśnie sobie ją ciągle wyobrażałam, jak ona wygląda i dalej nie wiem. Także podpisane, faktura wystawiona, teraz trzeba płacić i już możemy działać. No, jeszcze klucze. Jeszcze nie wybraliśmy. Byliśmy tylko zobaczyć lokal. I to tak, takie info, bo ludzie myślą, że stanąć sobie w takim miejscu to jest tak za free albo coś, nie? A to nie jest, to są bardzo duże pieniądze, to są tysiące złotych, żeby stanąć sobie tak. Ale nam się udało tylko dlatego, że w zeszłym roku staraliśmy się o to miejsce, ale nam ktoś je ostatecznie podkupił. I w zimie Marek sobie przypomniał, o nim załatwiliśmy. No, już w zimie uderzaliśmy, w styczniu. No, pani właścicielka, od której załatwialiśmy miejsce, przesympatyczna, też nie wiem jak wygląda, bo jeszcze się z nią nie spotkaliśmy, ale taka bardzo słowna osoba, nie musiałam się martwić, że tego miejsca nie będę miała, bo ona powiedziała, że dla niej słowo dane jest ważniejsze od pieniędzy, więc nawet jak ktoś się zgłosił, że chciał to miejsce, to... Takich ludzi szanujemy i bardzo lubimy, którzy mają swoje zdanie i to zdanie nie jest wyświechtane, tylko jak ktoś powie, to powie. Tak samo my mamy. To teraz już możesz powiedzieć chyba, gdzie stoisz. Fisheria. Na głównej ulicy. 100, tak, na ulicy Wiejskiej Głównej. Numer 100 to jest dom czasowy Fisheria i przed nim będziemy. Naprzeciwko Helskiego Burgera, jakby ktoś nie wiedział. Także no. Możecie wpadnąć na hop. Burgery do Pawła są mega. Nie tyle, że duże, to i do pyszne. I po prostu lepiej. Dobra, idziemy teraz do Focarium. Rozmienić pieniądze. No. Ludzi wszędzie pełno. No bo wakacje już to. No wakacje, wakacje. Stoisk pełno. Pełno straganów, kiermaszy. Tu, żeby stanąć, to podobno trzeba za plac. Nie wiemy, czy taka prawda, czy to jest na pewno, tak? Ale takie pogłoski słyszeliśmy, żeby tu stanąć sobie, to trzeba zapłacić 70-80 tysięcy za plac na sezon. Także takie pieniądze do odrobienia, to nie wiem dla kogo. No ale jak się ktoś, jak ktoś sprzedaje chińszczyznę, no to możliwe, że zarobi. Tu nam się podoba. Tak, o, to tutaj jest, to jest cudo. O, tym pan chyba jest nowy. Jego chyba nie było. Fajnie. Ale ludzi wszędzie pełno. Ta gitara, no super jest. No, słońcucha. Koła. Teraz mykamy do Focarium, porozmieniać sobie kasę, bo musimy mieć dużo piątek, drobnych. A tylko Focarium da się rozmienić w automacie. Takie myki. A żeby mieć dwudziestki, to najlepiej w Polo Markecie
wybierać sobie po 80 zł i same 20 wtedy daje. No a 20 tutaj właśnie w automacie zamienię na piątki. Także trochę trzeba się nachodzić, nabiegać, ale jest to do zrobienia. O kurde, jaka kolejka przy Fokarium. Ale ludzi. A, ale ta kolejka już jest do Fokarium, a do rozmieniarki jest mała kolejka, więc damy radę. Musimy gnać do Fisherii, posprzątać sobie tam troszeczkę i przynosić rzeczy już. Drobniaczki są, piąteczki, bo klienci zawsze przynoszą setki najczęściej, więc musimy mieć dziesiątki, dwudziestki, no i piątki, no bo... Wynaliśmy hajs w jeden dzień. W zeszłym roku się męczyliśmy pół miesiąca. To wszystko żeśmy ogarnęli w jeden dzień. Jesteśmy coraz bardziej zorganizowani. Tak. Powoli się zbieramy i zanosimy sobie rzeczy, żeby już jutro móc zacząć normalnie pracować, więc cały stragan pakujemy na wózek. Już przed chwilą zawieźliśmy parasol i inne duperele. Znaczy zawieźliśmy, zanieśliśmy. No a teraz to. Mamy tego dosyć dużo. Jeszcze w szoferce stojaki dodatkowe, a jakoś damy radę, powoli, na kilka razy. Wprowadziliśmy się z gratami. Na razie tak, tylko jutro będziemy ogarniać całą resztę, żeby rozłożyć stoisko całe. Zobaczymy, ile nam tutaj miejsca zajmie, ale ogólnie miejsca to mamy w tym roku bardzo dużo. Także możemy się rozpychać. Jutro zaczynamy robotę. A lokal z wierzchu wygląda tak. To jest jeden z ładniejszych budynków na Helu. Bardzo nam się podoba. No i my mamy tą właśnie część tutaj na swój biznes. No i w środku. No i dalej tak także jest, wypasik. Tutaj pokaż jeszcze, jak to fajnie wygląda. Także jesteśmy w tym roku na głównym deptaku. Znaczy na głównej ulicy w Helu. No. To jest zawsze mnóstwo ludzi, nie to, co było w zeszłym roku. Więc od jutra to będzie nasze miejsce pracy. Ostatni wieczór wolności. No, bo przenieśliśmy się z wszystkim do lokalu, z kampera. Zrobiło się bardzo dużo miejsca w kamperu, dużo... W kamperu? Ja w kamperu. W kamperze. Dużo szafek się zwolniło, dużo miejsca się zwolniło. Wszystko się przeniosło do lokalu, więc tam będziemy użytkować przez najbliższe 2 miesiące. To będzie bardzo wygodne dla nas pod względem użytkowania właśnie kampera i ogarniania biznesu. Bo to będzie normalne życie w kamperze. Tak, zajęło nam to sporo czasu, bo kilka godzin nosiliśmy to wszystko, bo nosiliśmy z parkingu. Nie podjeżdżaliśmy na żywca po prostu pod lokal kamperem, bo nie chcieliśmy... No właściciel Fisherii powiedział, podjedźcie kamperem i wypakujcie sobie. Ja mówię, nie. Nie lubię czegoś takiego, bo mówię, będę się przyciskać między ludźmi i dużo w ogóle. Dużo ludzi było dzisiaj, no. Bardzo dużo ludzi. A poza tym, jak już postawiliśmy kampera w naszym miejscu, to nie chcieliśmy go przesuwać, bo wtedy jest ryzyko, że nam ktoś że zajmie. Nie będzie naszego ja miejsca. Ja wiem, że to nie jest nasze miejsce, ale to jest nasze ulubione miejsce. Może tak powinniście to interpretować, no. Bo po prostu wychodzimy prosto na tą strefę taką trawnikową. Nie musimy się przejmować, że rano zajmujemy tą strefę i że schodek jest otwarty, bo to są takie rzeczy, detale, które mają znaczenie. To są rzeczy banalne, ale dla nas bardzo ważne. Tak, bo na przykład zdarzyło nam się coś takiego, że staliśmy na parkingu takim normalnym, rozłożyliśmy schodek i na przykład ktoś nam stanął tak blisko kampera, ale to też było na Helu, tam, tak, przy sali. Tak, że nie dało się wejść do środka, no ale tak. W takim miejscu... Pan sobie przyjechał kombiakiem, stanął sobie tak, że ja nawet schodka nie mogłem otworzyć, a do kampera nie mogłem wejść w ogóle. No bo po prostu pan miał wywalone na to, że to jest kamper. Albo po prostu nie pomyślał, bo... Nie, po prostu miał wywalone. Nie pomyślał. Tak czy siak. No w takim miejscu, jak my stoimy teraz, to po prostu się nie trzeba zastanawiać nad tym, bo po prostu nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nas zostawił. Dobra, za dużo gadasz. Więc idziemy na spacer, korzystać z wieczora, z przyjemności oglądania jeszcze nieba ładnego. To jest ostatni nasz dzień wolny. Ostatni nasz dzień wolny, dokładnie. Muzeum w Helu. Ładnie jest poświetlony na wieczór. No, jest pięknie. W sumie zawsze oglądaliśmy go w ciągu dnia, więc... Boże, ręka mi się trzęsie. Nie wiem, czy to będzie dobrze nagrane, ale sorry. Ale ładnie. No, jest pięknie. To, co nam się podoba w Helu, to że na wieczór jest tak super.
No, tu jest totalny spokój, bo Mielno na przykład to jest jedna wielka mordownia. Na wieczór zaczyna się po prostu rzeźnia. Wszyscy są nawaleni, wszyscy wszędzie łażą, głównie młodzież. A tu jest spokój, cisza. Tu się nie dzieje nic. Wszystko zasypia. Też piękne miejsce. Latarnia z bursztynu na Helu. Powstała w zeszłym roku. No, w zeszłym roku ją postawili. Na początku sezonu, jak tu byliśmy, to jej nie było. Później się pojawiła i naprawdę ładnie to zrobili. Przez rok się trochę zmieniło, bo rośliny urosły. No i taki fajny zrobili skwerek. Także jest bardzo ładnie. Można sobie posiedzieć. Jest mega. Lubimy Hel. Za klimat. Za klimat, dokładnie. Wracać do kampera, no ale złapała nas burza. Właściwie deszcz. No właściwie deszcz. Jest pięknie, romantycznie, wieczornie. O, na takim szerokim kącie się nie da pokazać, jak jasno jest jeszcze. No ale pada. Pada, więc siedzimy sobie na Helu pod wiatą. No i co? I cieszymy się życiem. Tutaj wszyscy imprezują. Więc jest spoko. Hel wieczorem. Zero ludzi. No dobra, jeden pan. Jeden człowiek. I to lubimy na Helu. Nie my. Że jest spokój, cisza. Jest przygotowany, żeby opłacić część najmu stoiska, bo część została już zapłacona, część zostanie zapłacona do Urzędu Miasta osobno przelewem, także zaraz będziemy zapłaceni i możemy handlować dowoli. A tak się zatrzymy, nie doleci. Co leci? O, woda ciąży mu! W tym roku mamy lokal, przed którym nie możemy postawić namiotu handlowego, bo pan burmistrz się nie zgodził, zgodził się tylko na parasol. Parasol okazuje się, że chroni mniej niż nam się wydawało, bo w zasadzie to w ogóle nie chroni. Musieliśmy zabrać graty do środka, ekspozycja została, będzie wszystko mokre. Jeszcze się woda zbiera w tym parasolu. Masakra to jest, o. Koszmar. Myśleliśmy, że trochę będzie lepiej, no ale nie zgodzili się na namiot, jakby to była jakaś różnica między namiotem a parasolem szczególna. Także taka przerwa w pracy na deszcz. W zeszłym roku mieliśmy problem z deszczem i w tym roku też będziemy mieli problem z deszczem, tak się okazuje. No, jakby był namiot, to by było lżej, nie? Zaczynamy kolejny dzień w robocie. Drugi dzień. Pierwszy był spoko, tylko wieczorem burza nas przegnała. No i klientów też. Także zaczynamy. Nasza piękna miejscowa do roboty. Tylko że minusem jest to, że codziennie trzeba wieczorem się zbierać z całym majdanem, a tak zawsze mieliśmy namiot. Już dojechałaś? Zapraszam do naszego bałaganu. Czy mamy taki burdel? Się tak szybko pakowaliśmy. W 5 minut chyba spakowaliśmy. Ale patrzcie, jak ma fajnie. Mam swoje własne biuro. No. No. Tylko że jest bałagan, bo mówię, w 5 minut spakowaliśmy wszystko w tą wichurę, no. I zaczęło lać, a tak lało. Nie wiało i w ogóle masakra, także wszystko na chybki. Właśnie jeszcze znalazłam dobroloczek na ziemi, teraz leży. Co ty gadasz? No, z naszej tablicy. Aha. Także teraz trzeba się znowu uporządkować i no. Rozłożyć. Godzinę prawie 22. Zwinęliśmy stoisko, dlatego że jest późno. Teraz czas ogarnąć zamówienia, nadać paczki, które zaraz polecą do paczkomatu. No, koło 22-23. Taki deal zrobiliśmy z Pawłem z Helskiego Burgera. On sobie wziął u nas coś dla córek.
chyba córek. A my dostaliśmy od niego kolację, więc teraz po robocie, bo mamy prawie 11 wieczór, mamy gotową kolację. No. A burgery od Pawła, czyli od helskiego burgera, który jest naprzeciwko naszego stoiska, zresztą, są po prostu mega. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Kotlet to, jest taki... To nie jest McDonald's, gdzie jest bułeczka no. taka, tylko tak. to jest prawdziwy... Ale patrzcie, kotlet to jest taki prawdziwy kotlet z no. mięsa. My już próbowaliśmy tego burgera w zeszłym roku i był przepyszny. Był zajebisty. I dziś się tym będziemy obiadać na kolację. No. A jesteśmy głodni po całym dniu, bo nie było czasu za bardzo zjeść. Taki zlot porszaków. Same porszaczki. Ile ich jest? 10. O Jezu, ile tam ich jedzie. Yeah. Ale prosiaki. Nie wiem, czy widać. Kurna. Zlot na helu sobie zrobili. Tam jakie piękne były te pierwsze. Widać po drzewie, że drzewie tak dobrze powiedział, że wieje. Tam są takie chmury bardzo niefajne. Także siedzimy w środku. Chciałam wam pokazać, że... Bo pytacie nieraz. No. Co my ze sobą wozimy? Mnie? Jego. To jest najważniejsza osoba. Tutaj wszystko. Sorry za bałagan, ale ja tutaj pracuję i jeszcze się zwijamy codziennie, więc tych rzeczy jest mnóstwo i my to wszystko ze sobą wozimy w kamperze. No, ten stoliki, te krzesła nie. Nie, tutaj akurat mamy od państwa tutaj te biurko, to bardzo nam wygodne tutaj poprosić. Ale to wszystko wozimy w kamperze, więc jest fajnie, nie? No, mieścimy się, tak jak nam to kiedyś ktoś powiedział, że nasz kamper jest z gumy, no i chyba właśnie jest. No. Nigdy takiego nie znajdziecie, kampera z gumy. A wiecie, co jest najlepsze? Że my jak przyjeżdżamy do domu, to nie mieścimy w domu tego, co mieścimy w kamperze. No. Dobrze, że dzisiaj nie rozłożyliśmy stoiska, bo na zmianę jest słońce, deszcz, a teraz jest taka ulewa. Wracamy z roboty, patrzymy, czy stoi nasz kamper. No stoi. A tu stoi, można powiedzieć, taki bliźniak Integra. Też Fiacik, Dukacik. Taka fajna. Szok. Ale. Tylko, że to jest chyba troszeczkę starszy, bo ma inny przód, czyli przedliftowy, ale fajowski jest. Naprawdę.